Michał, Czesław, Tadeusz i Wojciech. To cztery młode dęby, które znalazły swoje miejsce w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie. Nie przez przypadek. Dostojne drzewa to imiennicy wszystkich uniwersyteckich rektorów. Sama idea jakiegoś upamiętnienia tej drogi, w jaką przebywamy jako środowisko akademickie, jest dosyć ważna. Oczywiście rektorzy są, powiedzmy, tymi, którzy reprezentują, organizują, ale wiadomo, że rozwój środowiska jest zależny od tych wszystkich ludzi, którzy to środowisko tworzą. W rektorskiej Alei Dębowej drzewa rosną już od kilku tygodni. Nie ulega wątpliwości, że się przyjęły. Każdy mierzy 4 metry. Pytanie, jakie to uczucie mieć własne drzewo? No wspaniale, są takie piękne, duże drzewo. To rzeczywiście jest bardzo rosłe, jest piękna pogoda, po raz pierwszy właściwie, bo do tej pory był bardzo brzydki kwiecień, maj, także jestem wzruszony, czuję się wspaniale, uhonorowany, wspaniała sprawa. Według wierzeń dąb to leśny symbol siły, potęgi i trwałości. Niektórzy tę symbolikę odnoszą do Uniwersytetu Zielonogórskiego. Z roku na rok uniwersytet rozwijał się i rozwija się fantastycznie, co widać nie tylko w infrastrukturze, która też pięknieje, ale także w prowadzonych badaniach naukowych, w atrakcyjnych kierunkach. To świadczy o tym, że najważniejsza w funkcjonowaniu uniwersytetu jest tradycja, ale także istotna właśnie jest ciągłość. Na kontynuację szpaleru dębów zostało jeszcze sporo miejsca. Pytanie, kiedy wreszcie pojawi się tu dąb o żeńskim imieniu? Trzej moi poprzednicy, jesteśmy mężczyznami, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby którymś z następnych rektorów była również pani, czego życzę uniwersytetowi z całego serca. W cieniu dębów możemy ukryć się na skrzyżowaniu ulic Syrkiewicza i Wysockiego w Nowym Kisielinie.